hej, kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj pojedziemy sobie do przepaści popiołów, ale w totalnie starym stylu. Tak jakby to było jeszcze właśnie za czasów starego Star Stable. Ale zanim przejdziemy do tego filmu, chciałbym bardzo serdecznie podziękować najnowszym 5 subskrybentom, którzy zostawili subskrypcję na tym kanale. AI Chan, Faf Miki, Luna Chi, Bad Girl oraz KHT Will. Jeśli ten film ci się spodobał, to byłoby mi naprawdę bardzo milutko, jakby stawił subskrypcję na tym kanale. Pozdrowienie dla wspierających, którymi są SSO Games, KHT Ario, Tinucha, Pierzasta Gwiazda X, Hacox Genshin, Natalcia, Paulina Menda, KHT Albama, Natalia, Julia Flisikowska, Madzia, KHT Terian, Corelia, Histacru, Bejba, Kolix, Nessa Yuki, Blindmall, Boberek 12, Roxy R, Julka Radomska, Laura, Valeria, Simsy and SSO, Lucy Star Stable, Aishia, Klara Siwiak, Dorota, Charlie Grassright, Diorka SSO, Aquilia, Pablo Escobar, Aspołeczna oraz Naka. Dziękuję wam bardzo serdecznie za zostanie wspierającym i dołączenie do grona słoneczek. Nie zapomnijcie, aby zostawić łapeczkę pod tym filmem, a już dłużej nie przedłużam. I zapraszam was bardzo serdecznie do obejrzenia tego bombastycznego filmu. Więc jesteśmy już właśnie aktualnie w Star Stable i witam was ogólnie w stajni ze względu takiego, że jeśli chcemy, aby faktycznie ten film przypominał, jak kiedyś wyglądała stara przepaść popiołów, to no nie możemy sobie pojechać w takim outficie, bo to nie do końca tak wtedy wyglądało. Więc oczywiście trzeba sobie poszukać jakiegoś starego konia. Ja już oczywiście mam wybranego starego konia i jest to właśnie ten północno-szwedzki, no koń północno-szwedzki po prostu. No i on jak już tutaj widzicie, ma pewien taki strój swój. To nie tak, że wczoraj go układałem do tego filmu. Nawet mamy foczkę naszą piękną. No i tak, więc tylko trzeba by teraz szybciutko zmienić sobie outfit dla naszej postaci, który również sobie wczoraj opracowałem. I teraz to już wygląda typowo tak jak kiedyś. Tylko chciałbym jeszcze jedną rzecz zrobić. Chciałbym zrobić jeszcze jedną rzecz, czyli zmienić fryzurę na włosy babci. Ponieważ wtedy te włosy były dostępne i faktycznie, no, fajnie by wyglądały. Wydaje mi się, że jest git. Naprawdę jest git, więc to już możemy aktualnie wybrać się na naszą niesamowitą i cudowną podróż do przepaści popiołów. Oczywiście na początku będziemy musieli sobie pojechać do Valedale, ponieważ będzie trzeba zrobić buga, bo jak wiadomo, przepaść popiołów niestety otwartym terenem nie jest. No i teraz oczywiście jedziemy sobie, moi kochani, do mianowicie wioski Valedale, ponieważ z tego miejsca będziemy mieli najbliżej właśnie do Dud i tam właśnie zrobimy buga z podwózką, ale to za chwileczkę, więc jedziemy aktualnie właśnie do wioski Valedale. Jak już jesteśmy właśnie w Valedale, ponieważ z Valedale mamy najbliżej do Dud, to wystarczy właśnie sobie zbagować podwózkę. Wjedziemy w nią szybko, wybierzemy cokolwiek z menu i wtedy właśnie będziemy mieli zbagowaną podwózkę, bo teren nie jest typowo zablokowany, ponieważ nie ma tam bariery, który wywala właśnie z tego terenu, więc na spokojnie możemy zrobić tylko to, a później cofnąć się właśnie, żeby nie być na tamtym terenie. Okej, okej, najlepiej sobie tutaj wróg kliknąć. Oj. O, koń mi się zbagował, on chodzi, dobra, nieważne. Mogę sterować, nie wiem, tak nie powinno w teorii być, ale okej. Nieważne do jakiego miejsca wybrano się ta podwózka, to naprawdę nie jest ważne. Więc jedziemy aktualnie właśnie do Doliny Ukrytych Dinozaurów i powiem wam tak szczerze, że podwózka dosyć dziwnie się zbagowała, bo nie powinno się móc w niej chodzić, jakby sterować koniem. Powinno mnie z niej wywalić i wtedy sobie szybko bym kliknął właśnie na menu, coś wybrał i no, po prostu coś ewidentnie się z podwózką zbagowało, ale jeżeli by wam to nie działało, no to wystarczy wpaść w podwózkę, wybrać szybko coś z menu, no i właśnie jak was stamtąd wyrzuci, to od razu jechać do Dud z tym właśnie tutaj komunikatem o podwózce. Możemy go sobie nawet dać tutaj z boku. No i jedziemy aktualnie sobie właśnie powolutko do przepaści popiołów. Oczywiście nie wejdziemy sobie tak normalnym wejściem, bo ono jest zasypane śniegiem i faktycznie tam no nie da się wejść, niestety. Druga oczywiście zaleta Ukrytych Dinozaurów jest taka, że właśnie w tym miejscu nie zostało nic odnowione i wszystko jest tak w zasadzie po staremu i to jest naprawdę giga świetne, że to jest jeden z niewielu terenów właśnie na mapie Rowiku, który faktycznie został odnowiony. I nadal czuć tutaj to właśnie stare Star Stable, w szczególności z tym moim outfitem i z tym koniem. I teraz wydaje mi się, że wam właśnie zaprezentuję miejscówkę, jak dojechać właśnie do przepaści popiołów. Ponieważ trzeba podjechać, tak jak już wcześniej mówiłem, jakby z innej strony. Nie tylko od tego wejścia, które, do którym powinno się w teorii wejść.
tutaj właśnie jest taki piękny lasek, moi kochani, same drzewka, tutaj wszystko ładnie, pięknie. No i tutaj są właśnie te wielkie sterty lodu, jakby taki wielki zmrożony lód tutaj właśnie sobie stoi. Tutaj są góry, moi kochani, które właśnie zaprowadzą nas do przepaści. Musimy wejść tym wejściem, kochani, więc wchodzimy. No może tutaj nam być troszeczkę ciężko, ale na razie się udało, więc fantastycznie. No i tutaj już mamy właśnie skrawek starej grafiki. Fantastycznie. I tutaj będziemy mieli właśnie piękne miejsce, aby zobaczyć właśnie przepaść popiołów bez mgły. Jest ona śliczna, więc tędy nie schodzimy, bo tędy moim zdaniem się nie opłaca. Ja już tam wiele razy się zbugowałem, więc zapraszam was, aby sobie wejść tędy. Tutaj fajnie, iść tutaj sobie do góry, moi kochani. Nie ma aktualnie zrobionego baga właśnie na nieśmiertelność, który tutaj by się giga przydał. Więc no może być nam troszeczkę trudniej, faktycznie nie pomyślałem o tym. No właśnie, ze względu takiego, chociaż w niektórych przypadkach to cofanie może nam faktycznie pomóc. Okej, kochani, udało się zejść tutaj na dół, więc to już jest naprawdę połowa sukcesu. Wystarczy sobie wskoczyć tutaj na tą górkę, tutaj skoczyć, oj, tylko tutaj, żeby się nie zaklinować. No i wejść sobie tutaj i tam skoczyć i będziemy, więc naprawdę to jest nawet nie aż tak trudne i nawet się nie zklinowałem, więc fajnie. Teraz tutaj i już, moi kochani, jesteśmy. No tutaj ten klimat jest giga wyraźny, naprawdę bardzo, bardzo. I jesteśmy, udało się, Boże. Cieszę się niesamowicie, bo byłem pewny, że tutaj nie zejdę przez to, że co chwilę mnie cofało. No widzicie, jest tutaj naprawdę ślicznie. Ale żeby faktycznie to był film, w którym naprawdę giga bardzo będzie czuć właśnie stary klimat, sobie shader na ten stary i wtedy zobaczycie, że faktycznie będzie tutaj czuć ten właśnie cudowny stary klimat Star Stable. O Boże, czy wy to widzicie? To rozmycie jest naprawdę gigarealistyczne, tak wtedy to wyglądało. Może wejdziemy sobie od początku. Wow, już mi się podoba, no to niebo na przykład, no naprawdę, wow. Fantastycznie to wygląda, naprawdę, ten śnieg, to dud, który naprawdę nie jest ruszony i to jest naprawdę główna zaleta tego terenu. Wygląda to po prostu świetnie, moim zdaniem. Więc wjeżdżamy, moi kochani, mamy jeszcze niebieskie tutaj niebo. Okej, okay, ono już się zmienia. Błagam Star Stable, żeby kiedyś ten teren faktycznie wyszedł, ale żeby miał naprawdę fajne zadania, bo ma on giga duży potencjał. No i tutaj mamy kolejną niepokojącą rzecz, czyli mianowicie właśnie słynny domek, w którym nie wiadomo kto jest, czy ktoś w ogóle tutaj jest, chociaż świeci się światło, więc w teorii no tak powinno być. A w szczególności jest to bardzo zabawne ze względu takiego, że obok tutaj jest największy wulkan w Jorviku. Co? Patrzcie. Ale niebo. Obszar ten nie jest wystarczająco bezpieczny, aby być w pełni dostępny. Wróć na drogę główną. Z tego co pamiętam, właśnie tak wygląda ten komunikat. Chyba dobrze nawet powiedziałem, chyba go pamiętam na pamięć. No i jesteśmy sobie tutaj, moi kochani. I wygląda to naprawdę świetnie, moim zdaniem, z tą właśnie tutaj, z tym shaderem po prostu. No, ten koń, ta postać i te kolorki. O nie, zniknął mi mój komunikat. No nieładnie, Mason, i co teraz? Nie wiem, czy ja w ogóle stąd wrócę, mam nadzieję, że tak. No oczywiście, jesteśmy sobie tak na wulkanie, tak to wygląda, kochani. Okej, okay, i teraz wielka chwila prawdy. Czy uda mi się stąd wrócić? Mam taką nadzieję. Więc kochani, wzywamy podwózkę. Wezwij podwózkę. I tak udało się, na szczęście. Okej, okay, no i jesteśmy, kochani, więc udało nam się wyjść i tak w zasadzie nawet tego baga nie trzeba robić, bo można sobie cofnąć. Dzięki bardzo za oglądanie i cześć!